Dzisiaj miał miejsce pierwszy trening falubazów w Gnieźnie. Jak wrażenia po tych pierwszych jazdach? No fajnie, no dzisiaj zaczęliśmy trenować w tym roku. Zawodnicy ci prawie młodzieżowi, tak jak Rogowski, Szczelec, bo Dudek już jeździł w SKO. No i dawali sobie radę. No, z początku tor był bardzo twardy, śliski, bo jeszcze taki przymrozek był, ale po godzinie jazdy już się to zrobiło tak coraz lepiej i coraz lepiej to wszystko wychodziło. Te zajęcia gdzieś nie trwały długo? Tak, 2,5 godziny, bo później czekały następne kluby, bo jest to jedyny tor prawie w Polsce, który się nadaje do jazdy i wszystkie kluby sobie załatwiają z nimi, żeby pojeździć sobie. No właśnie, oprócz zawodników z Zielonej Góry, które kluby jeszcze przyjechały do Gniezna? Z Gorzowa, z Torunia, z Gniezna, swój klub. No jeszcze tam indywidualni zawodnicy inni, także że cały czas kto załatwi sobie, to jeździ tam, gdzie najlepiej jest. Kacper Rogowski i Adam Strzelec pierwszy raz w tym sezonie jeździli. Jak oni się czuli po tych pierwszych kółkach? No, było widać, że te pierwsze wyjazdy to takie były trochę takie strachliwe może, bo tor był bardzo taki śliski, bo jeszcze właśnie wychodził taka zmarzlina była i też obracało tych zawodników, ale jakoś tak dawali sobie radę. Później już następny wyjazd tam wyjeżdżali dużo razy, także że już się prawie najeździli, ręce im już było widać, że odmówili posłuszeństwa, bo to też całkiem inne siły działają, ale te drgania, ale już jutro będzie lepiej, jutro jedziemy też do Gniezna i jeżeli wszystko będzie dobrze załatwione, to słyszałem, że w Ostrowie może tor się będzie nadawał i pojedziemy z Gniezna do Ostrowa po południu. Także byśmy zrobili w jeden dzień dwa treningi, to byłoby tak nawet po drodze, nie po drodze, ale byłoby fajnie. Pan miał pierwszy raz okazję oglądać zawody przy użyciu tych nowych tłumików. Jak je pan ocenia? No znaczy się, no słychać tą różnicę, tak jak było widać i też tam zawodnicy nie jechali na 4 okrążenia, ale tak po 2 okrążenia, to już tak po jednym okrążeniu to było widać, że ten motocykl się inaczej zachowuje, ale jeszcze jest ta temperatura taka prawie minusowa, zero, to też dużo odgrywa to na korzyść tych tłumików, a jak będzie tak dodatnia z 20 ponad, to nie wiem, to będzie tak, na razie to jest, widać, że to bardzo się dusi i jest różnica, jeżeli wyjedzie motocykl z tego twardego w takie przyczepniejsze, to są wielkie problemy właśnie, z utrzymaniem nawet motoru.